dobry. Nazywam się Ewa Nawrocka. Jestem emerytowanym profesorem Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Filologii Polskiej i 3 lata temu zasłynęłam jako prawie emerytka, celebrytka wypowiedzią na konferencji Wściekłość i oburzenie, na której wygłosiłam tekst pod tytułem Wszyscy jesteśmy przestępcami. Mój były student, najpierw go podejrzałam, że może z zemsty za to, że był jedynym w mojej karierze uniwersyteckiej, którego wyrzuciłam z zajęć, ale okazało się, że nie, że uznał, że warto to puścić do internetu. I proszę Państwa, jak burza się ten mój tekst w internecie przewalał i zrobił nawet wrażenie na pani minister Kudryckiej, która mnie zaprosiła na debatę pod tytułem Uniwersytet dla biznesu, biznes dla nauki. Nie, nauka dla biznesu, biznes dla nauki. Dlaczego tu się poniekąd wprosiłam trochę do tego mikrofonu? Bo muszę powiedzieć tak, dalej bym podtrzymywała tę tezę. Wszyscy jesteśmy przestępcami. Oczywiście sformułowane ostro, ale myślę raczej o odpowiedzialności. A w tym wszyscy mieszczą się dwie strony uniwersyteckiej społeczności. Zarówno strona pracowników, władz, jak i strona studentów. I miałam takie poczucie wtedy i mam teraz, że bez studentów nic się pozytywnego nie zmieni, choć zmienia się. W ciągu tych 3 lat widzę, że ta jakby świadomość potrzeby oporu, buntu, dyskusji, sprzeciwu coraz bardziej narasta. Cieszę się, że widzę tutaj studentów i że w ogóle ten Komitet Kryzysu Humanistyki Polskiej, z którym też jestem w kontakcie, działa. Skutki na razie są może nieduże, ale wierzę, że będą większe. Co mogę powiedzieć? Myślę, że studenci, którym naprawdę zależy na uniwersytecie, powinni trochę jak siłaczki, nawet nie powiem Judymi, tylko siłaczki, dbać o to, żeby swoje powinności, obowiązki studenckie wypełniać jak najlepiej w warunkach niesprzyjających. No ale pewnie tak już musi być. Natomiast, prawdę powiedziawszy, mam większe pretensje do kadry i do władz, ponieważ część z nich współdziałała z najwyższymi władzami państwowymi w tym działaniu właściwie demontażu i niszczenia nauki polskiej. No niestety, czy jesteśmy w stanie to zmienić, czas pokaże. Życzę Wam wszystkim skuteczności w działania, wiary i potrzeby działania, wiary w to, że humanistyka nie jest jakimś podrzutkiem czy kulą u nogi, ale czymś, co jest solą tej ziemi. Dziękuję bardzo.